chciałbym wykończyć takie główne założenia swojego programu. Chcemy uwolnić tereny inwestycyjne, które są za firmą Automatic. Również chcielibyśmy to, co również mieszkańcom Uniegosz, pani dzielnicy Uniegosz leży na sercu, odbudowę pułapki albo bezpiecznie do przejścia przez PiS-e. Rozważymy wszelkie ewentualności. Również uważamy, że miasto stać na to, żeby powstał odkryty basen. I ten basen też chcemy budować. Ale potrzebne tego są konsultacje społeczne. Chciałbym, żeby te konsultacje społeczne wróciły do naszego miasta. Pragnę również, tak jak powiedziałem, być burmistrzem, który będzie blisko problemów społecznych, będzie blisko mieszkańców. Dlatego też gwarantuję stałe konsultacje z państwem. Raz na kwartał spotkać się z państwem, żeby posłuchać na temat problemów, jakie państwo trafią. Również chciałbym powołać taką radę złożoną na przykład z byłych burmistrzów, ale też i osób, które chciałyby zrobić, pracować też wspólnie razem dla miasta nad rozwiązywaniem tych problemów. Uważam, że jesteśmy w stanie wejść na taką szybką ścieżkę rozwoju, zwiększyć również dochody miasta i również rozpocząć takie inwestycje infrastrukturalne i rozwiązywać, jak powiedziałem, te problemy, które są na co dzień i na które nasze miasto trafi. A przede wszystkim to, co powiedziałem, żeby rozwinąć społeczeństwo obywatelskie, szeroko tego ujętym zrozumieniu. I dlatego też liczę na państwa głos 7 kwietnia, liczę również na poparcie naszych posłów, ponieważ nasz program również przedstawiamy pani poseł, która jest z nami w stałym kontakcie, za który bardzo dziękujemy i również liczymy na to, że przy wsparciu naszych posłów będziemy również w stanie znaleźć zrozumienie nie tylko wojewody, ale także również Warszawie, żeby Warszawa zrozumiała nasze bolączki codzienne, a jest ich państwo doskonale sporo i że będziemy w stanie wykorzystać potencjał, który w mieszkańcach i w mieście. Dziękuję bardzo.